Cześć, siemanko! Ja jestem Misaga i dzisiaj nauczę się gotować razem z japońskimi mini zestawami, które nazywają się kracie. Nie wiem, czy to tak powinno się czytać. Będę po raz pierwszy w życiu robiła taki japoński zestaw. Widziałam tylko czasami filmy u innych youtuberów i wydawało mi się to fajne. Tutaj mam, nie wiem, jakąś chyba piekarnię, czy coś takiego, jakieś, nie wiem, chleb będziemy piekli, czy coś w ten deseń. Nie mam pojęcia, pewnie mi to nie wyjdzie, bo ja nie umiem takich rzeczy robić. Mam tutaj jeszcze kilka innych zestawów, ale to wiecie, na inne odcinki. Jeżeli wam się po prostu ten film spodoba, to wtedy na pewno nagram jakiś kolejny zestaw i może zrobię wtedy głosowanie na Instagramie, który mam zestaw otworzyć jako kolejny. To chyba dobry pomysł, no nie? No, więc obserwujcie mnie na Instagramie. A jeżeli ten film wam się spodoba, moje gotowanie wam też się spodoba, to zostawcie koniecznie dużo łapek w górę, tak najlepiej 15 tysięcy, to wtedy będę wiedziała, że chcecie z tego kolejny film. Dobra, lecim gotować, piec, coś tam robić. Powiem wam, że troszeczkę się stresuję, czy mi to wyjdzie i wiecie co jest najgorsze? Że tutaj nic nie ma napisanego po angielsku chociażby. Już nie mówię, że ma być coś po polsku, no nie, ale chociaż po angielsku. Wszystko na szczęście jest też pokazane obrazkowo, ale nie wiem, trochę dziwne te obrazki. Nie wiem, czy podołam temu, no nie. Mamy jeszcze taki patent jak tłumacz na telefonie. Może nam coś tutaj, to wiecie, przetłumaczy, że coś zrozumiem, o co tu chodzi. A tutaj co jest napisane niżej? Chleb z melonem? A czyli to będzie coś melonowego? Niedźwiedź chleb, barwniki syntetyczne. A co nam pokazuje tutaj z tyłu, jak to przetłumaczy? Zróbmy 3 ciasto, jakiś van, taca z nożyczkami. Zróbmy galaretkę truskawkową. O, czyli będzie miała smak truskawkowy na pewno. Zróbmy 6 samochodów dostawczych. No super, dobra, to ja w końcu nie wiem, czy ja tu będę chleb robiła, czy jakieś samochody. Dobra, YOLO BANJOLO, robimy to, nie będę patrzyła nawet na instrukcję, dam sobie radę. Okej, jak to otworzyć, żeby nie zepsuć, już nie wiem, co mam robić. Ja trochę jakichś filmów u innych youtuberów oglądałam, jak robili takie zestawy, więc wiem, że tutaj niektóre te rzeczy trzeba z tego opakowania, wiecie, wyciąć, bo to są jakieś nasze miarki i tak dalej. Więc zawsze trzeba na to opakowanie uważać, żeby go po prostu nie zniszczyć. O, jakie słodkie foremki! Jaki słodki misio! Ciekawe, czy mi się spali w mikrofali. Tutaj mamy pierwszą saszetkę z napojem pomarańczowym. Tam też dostaliśmy kubeczek, ale to chyba będziemy robili na końcu. Tu mamy zapewne tą galaretkę truskawkową. Tak wywnioskowałam po tej instrukcji, co była tam, wiecie, przetłumaczona. Tu mamy chyba tego melona, ten chleb melonowy. Tutaj, nie wiem, pewnie jakieś ciasto, no nie? I tutaj, a, tu może będzie coś, co, z czego zrobimy misia, albo nie, czekajcie, tu może będzie krem jakiś, a tu będzie ciasto, bo tego jest bardzo dużo. Pierwszy podpunkt już wykonałam, porozcinałam te tutaj foremki. I teraz chyba będziemy robili galaretkę tą truskawkową i nie do końca rozumiem, o co tutaj chodzi, ale chyba musimy wlać 2 razy jakby tutaj te miarki wody, no i po prostu to zamieszać i poukładać tutaj te truskawki, czy coś takiego, no nie wiem. Dajcie znać, czy ktoś z was też robił te zestawy i czy też jak robiliście pierwszy taki swój zestaw, to też się stresowaliście, że wam nie wyjdzie. Czuję truskawkę. Zapachniało mi. Normalnie pachnie ten proszek. Podejrzany proszek. Mam nadzieję, że się nimi nie otruję. No nie. O nie. Źle mi się wsypało. Agaj! O! Aga, już źle robisz! No nie. Dobra tam. Tak jak mówiłam. YOLO BANJOLO. Wlewamy. Chyba 2 miarki miało być. No nie? Nie pamiętam już. Ile to miało być? 2? Chyba 2. Oj. Tutaj chyba trochę za mało było. Wody. O nie. O nie, co, ja już coś czuję, że już coś źle zrobiłam, przysięgam. Teraz, żebym chociaż umiała dobrze to wymieszać, bo to już byłby po prostu... O, totalny wstyd, no zobaczcie to. Naprawdę, ja nie umiem tego robić.
Chciałam z tego nagrać więcej odcinków, no ale jak mi ten nie wyjdzie pierwszy, to nie wiem, czy będę nagrywać. No dobra, chyba się wymieszało. Nie no, słuchajcie, no galaretkę schrzanić. No to niemożliwe jest, ale serio, słuchajcie, jak to pachnie. Tak mega, mega słodko. I to jest chyba okej. I wydaje mi się, że trzeba to po prostu trochę odstawić i pewnie to... A nie, poprzekładać musimy. No tak, no na pewno poprzekładać. Oj, to już tak trochę zastyga. Co, ja za długo to mieszałam? O nie. Nie. Ja chcę, żeby moje truskaweczki wyszły. Dobra, szybko, wkładam to. Jazda. Nie mam pojęcia, czy to dobrze, czy źle, ale zostało mi jeszcze tutaj tej galaretki trochę. Ale no już... Dobra, trudno, już trudno, nie? Niech zostanie lepiej, może ją po prostu później tak zjem. Kolejnym naszym podpunktem jest zrobienie ciasta na te nasze ciasteczka. W ogóle wydaje mi się, że chyba powinnam najpierw wlewać wodę, ją odmierzać, a później dopiero wsypywać ten proszek. Tak mi się tylko wydaje. Może wtedy właśnie źle zrobiłam. Dobra, raz. Muszą być aż 4, no nie? O matko. O matko, ze mnie taka kucharka, że nawet sobie wałek załatwiłam, taki miniaturowy i mam nawet małe mieszadełko, czajcie to? I małą łyżkę, chociaż ona tak naprawdę wygląda jak całkiem normalna łyżka, ale to mieszadełko i ten wałek są mega słodziutkie, nie? No nie wiem, tej wody się wydaje tutaj trochę mało, mam nadzieję, że dobrze policzyłam, chyba umiem liczyć do 4. I co, i wszystko tu trzeba wsypać? Mam nadzieję, że wszystko. Dobra. I teraz trzeba to porządnie wymieszać, a później będziemy formowali już chyba ten nasz chlebek. Ale fajnie to wygląda. Serio, normalnie robi się ciasto. Ej, nawet tak pachnie ciastem. Takim, wiecie, surowym ciastem. W ogóle ja powiem wam, czasami w swoim życiu coś upiekłam, no nie? Jakąś tam szarlotkę, jakiegoś torta i tak dalej. I zawsze jak zostawało jakieś takie, wiecie, surowe ciasto w misce, to moja mama zawsze je wyjadała, nie? Strasznie je lubiła. Ja też oczywiście, ale moja mama to, nie wiem, wolała bardziej to surowe ciasto jeść niż to upieczone. No chyba, że po prostu surowe było jeszcze dobre, a później wychodził za kalę, co może dlatego. Matko jedyna, dobrze, że tu sobie deskę podłożyłam. Wiecie co, wydaje mi się, że ja chyba powinnam to rękoma, nie? Zamieszać, bo tą łyżką to przecież ja tego ciasta nigdy nie ugniotę. Czekajcie, spróbuję wybrać wszystko. Sześciuteńko, fuu, już mi pod paznokcie wlazło. Nienawidzę właśnie tego w takim cieście surowym, że trzeba je rękoma ugniatać. To jest takie obrzydliwe, jak pod paznokcie wchodzi, później trzeba to wyczyścić. No ale dobra, robię poświęcenie dla filmiku na YouTubie, no nie? O, no i teraz to ładnie ugnieciemy, moi drodzy. Czekajcie, powinnam chyba wyzbierać tutaj wszystko, bo później jeszcze mi, wiecie, coś zabraknie. Tu jeszcze trochę, o. Dobra, teraz będziemy musieli wyłożyć to ciasto tutaj na te miejsca, jakby kulki uformować, czy coś takiego, nie wiem, kształt jakby nadać temu ciastu. Coś mi się wydaje, że upieczenie takich normalnych ciastek jest dużo łatwiejsze niż robienie tych z tych japońskich zestawów, no nie? To jest trochę, wiecie, podejrzane. Dobra, równe są? Są równe, prawda? A jak nie, to życie. I teraz jeden z fajniejszych momentów, bo muszę wziąć te dwie kulki większe i wyłożyć nimi tutaj te formy. Oj! Kulko, gdzie ty się potoczyłaś? Dobra, dobrze, że nie na ziemię. Wszystko mi w ogóle z rąk leci, co za masakra. I wiecie, co jest właśnie najgorsze, że ja będę musiała to jeszcze upiec w mikrofali, a ja mam tutaj taką bardzo dziwną mikrofalę, że nie do końca wiem, jaką ona ma temperaturę, bo pokazuje temperaturę w procentach. A skąd ja mam wiedzieć, ile to jest 100%? Mam zakładać, że to jest wtedy ten 1000 mocy, czy mniej, nie wiem, więc ogólnie coś czuję, że może mi się to nieźle sfajczyć, jedzenie, ale spróbuję tego nie zrobić. Beautiful, beautiful będzie ciasteczko. I teraz jeszcze, gdzie jest tam ta kulka? A tutaj, o matko, już myślałam, że nie wiem, zjadłam ją czy coś, albo dwie tutaj wcisnęłam. Teraz robimy misia, słuchajcie, no misia by było naprawdę bardzo, bardzo szkoda sfajczyć, no nie? Żeby był czarny misiu, no.
Chociaż są chyba jakieś odmiany misiów takie ciemne. Ta seria moim zdaniem powinna się nazywać Aga Łamaga próbuje robić japońskie słodycze, ale jej nie wychodzi. Chyba jest okej. Tu trochę ma za mało w uchu, ale trudno no, trudno. Mam nadzieję, że się ładnie wypiecze. Uwaga, uwaga, chwila prawdy. Tak jak wam mówiłam, ta mikrofala jest bardzo dziwna. I co, czemu to nie działa? No start! Ustawmy 40 sekund i będę tutaj stała i pilnowała, czy to się nie jara. Nie wiem, czy to coś, słuchajcie, urosło, czy nie. Wyłączyć już może, czy nie? Zostało jeszcze 10 sekund. Dobra, nie widzę na razie, żeby cokolwiek się tam zjarało. Jeszcze nadal są brązowe, nie są czarne. No i teraz, słuchajcie, ja nie wiem, bo to niby trochę urosło, ale dalej jest takie, wiecie, miękkie strasznie. I ja nie wiem, czy to tak ma zostać, czy ja mam to jeszcze na chwilę wsadzić. Wsadzę jeszcze na 3 sekundy. Ja nie wiem, czy to tak ma być, czy nie. No, ciepłe to jest, więc chyba coś tam się upiekło. Czekajcie, teraz trzeba jeszcze to wyciągnąć. W ogóle to jest mega gorące. Au, au. O matko! Co ci się, kolego, stało w twarz? Taka trochę do połowy spalona, ale może tak jednak miało być. Nie wiem, trochę to dziwne. Powiem wam, bardzo dziwną ma to konsystencję. Aż boję się tego zjeść, no nie? Że po prostu później umrę po tym. Została nam teraz już chyba ostatnia praktycznie rzecz do zrobienia, oprócz ozdabiania jeszcze, a nie, jeszcze napój będzie. I teraz będziemy robili krem i tutaj musimy wlać jedną miarkę wody. Teraz musimy to tak zawinąć i niby wymieszać. I to ma działać? Niby jakim cudem? Co? Przecież tu ja czuję jeszcze proszek w ogóle. No ja nie wiem, czy to wyjdzie. Dobra, okej, jednak jestem trochę głupia. Źle spojrzałam, to trzeba tutaj łopatką wymieszać, a nie tylko mieszać, tak wiecie, w opakowaniu. I teraz dopiero trzeba to zawinąć. Boże, ale ja mam tutaj syf. Normalnie po prostu takiego syfu to ja chyba jeszcze nigdy nie zrobiłam. I tutaj musimy malutką... Chyba za dużą zrobiłam. O nie, miała być malutka dziurka. Ona jest jakaś wielka. No dobra, trudno. I teraz musimy tutaj, moi drodzy, wycisnąć ten krem. Tutaj. Środek. Nie wiem, czy to wygląda ładnie. Na pewno nie wygląda tak jak na obrazku. O nie, fuj! Jeszcze gorzej chyba zrobiłam. Dobra, jeszcze dajmy trochę tutaj. Zakryj mnie, fuj, uwaliłam całe ciastko. I teraz najcięższa rzecz, bo musimy tutaj w te uszy, w te oczy tego kremu nałożyć. A ja zrobiłam za dużą tą dziurę. I... O nie, fuj, ale on będzie brzydko wyglądał. O nie, czekajcie, spróbuję to naprawić. I jak ja mam mu niby tutaj to w oczy wlać? Przecież to się nigdy nie uda. Przecież ja do tego jakąś igłę powinna mieć. No świetny misiu, naprawdę piękny jest. No niewiarygodne. O, dobra, tak można palcem też ściągnąć, to pół biedy. Dobra, to jeszcze trochę tutaj. Oko mu się rozlewa, no nie. Pomocy, ludzie, pomocy, co ja robię? Co ja robię? O nie, ten misiu wygląda strasznie, ale już trudno, niech taki będzie. I teraz jeszcze trochę kremu powinien dostać tutaj w nos. O tutaj. Jakoś tak. Tego już chyba nie naprawię. Trudno, tego misia już nie uratuje, on taki zostanie. I tak go zaraz zjem, więc co za różnica, jak wygląda. I teraz jeszcze, moi drodzy, musimy na sam koniec nałożyć tutaj te galaretki, nie? Tylko jak jest tu wydłubać? Czekajcie, może tą stroną łyżeczki? Rzeczywiście. Ha! Czekajcie.
i mamy jakoś to położyć o tutaj. Chyba krzywo. To miało niby wyglądać jak truskawki małe, ale chyba nie wygląda jak truskawki. A tej to co się tutaj raptem stało? Czemu jest tylko połowa? No halo. Coś nie wiem czemu tak wyszło raptem. No. Oj. 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 Ratujmy to. Oh my god. Nie mogę tego podnieść. Oh my god. Dobra. Okej. Dobra, będą cztery. Trudno. Jak to wygląda? No nie. Ludzie, to na obrazku było takie ładne, a u mnie wyszło. No nie. To ciastko wygląda tak smutnie. I tu mamy niby koszyczek, jakiś wiecie, piknikowy czy coś takiego. Powinniśmy teraz sobie tutaj ładnie te rzeczy poukładać. A, jeszcze ten melon, zapomniałam o nim. Ten melon to w ogóle wygląda, nie wiem, jakoś tak trochę biednie, no nie? Te są tutaj przyozdobione, a ten taki trochę smutny jest. A, i jeszcze musimy piciu zrobić. Do tego kubeczka trzeba było wlać tak 3/4 jakby wody, no nie? Jego pojemności. I teraz wsypujemy tutaj ten proszek. Pewnie to będzie jakaś orężada. Cyk. Widzicie to? Bąbluje normalnie. Teraz jeszcze powinnam trochę zamieszać. Ale bąbluje, ale pachnie ten. Taką orężatką normalnie pomarańczową. Matko Aga, co ty robisz? Jak ty to mieszasz? Zaraz to wylejesz. Nawet orężady nie potrafisz zrobić? Zanim jeszcze pójdę posmakować tego na waszych oczach, mam nadzieję, że nie umrę od tego, to proszę was o oceny od 1 do 10, jak wyszły mi tutaj te smaczne drożdżóweczki i czy byście takie kupili w sklepie i byście za nie zapłacili jakiekolwiek pieniądze. No powiem wam, że nawet troszeczkę zgłodniałam, ale wydaje mi się, że się tym nie najem, ale trzeba, słuchajcie, spróbować. Trochę się boję, bo pachnie dziwnie. To ciastko tylko w środku to jest takie trochę jak nie ciastko, tylko trochę jak surowe ciasto. Ale to może dlatego, że za krótko w mikrowali trzymałam, nie wiem. Mogłam coś po prostu źle zrobić. Dobra, to teraz spróbujmy z tą galaretką tutaj. Ale powiem wam, no tak trochę wiecie, trochę jedzie chemią, no nie? No, trochę tak. Jakby człowiek, wydaje mi się, tego dużo zjadł, to by mógł skończyć na kibelku, nie? Dobra. O, to lepsze. To lepsze, bo ta galaretka jest dobra, jest taka, wiecie, orzeźwiająca. Orzeźwiło mnie. I na końcu został krzywy misiu, który teraz po moim ugryzieniu go będzie jeszcze bardziej krzywy. O nie, misiu jest niedobry. A mogę to wypluć? Chyba tak na wizji nie wypada, nie? Jakbym po prostu jadła nicość. Prawie bym jeszcze zapomniała, że mam napój! O, to teraz sobie czymś popiję. Nie, no dobra. Po prostu zwykła, mega słodka orężada z taką nutką pomarańczową, ale więcej bym tego nie wypiła. Nie wiem, jak ja piję coś niedobrego, to zawsze tak charczę dziwnie. Nie, no dobra, to dziwne to było doświadczenie życiowe i dalej jestem głodna. Idę, nie wiem, zamówić pizzę czy coś, no. Pa, 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 pa.